Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Rosji, o celach Władimira Putina, właściwie o metodach działania Władimira Putina. Czy one zmieniły się i czy zmienią się w najbliższym czasie? O tym za chwilę, ale zanim zacznę, serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i wszystkich mecenasów. To dzięki Państwu Układ Otwarty istnieje już ponad 2,5 roku. Jest niezależny i takim pozostanie. Serdeczne dzięki. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, bardzo serdecznie zapraszam albo na patronite.pl, albo do kontaktu ze mną. A teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Maciej Korowaj, emerytowany podpułkownik Wojska Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam ciebie. Maćku, o co dzisiaj chodzi Putinowi? Co on chce osiągnąć? No, cele strategiczne Putina nie zmieniły się od 2 lat, także tutaj żadnej Ameryki nie odkrywamy. Natomiast możemy rozmawiać o pewnych metodach, ewentualnie o tym, jak zamierza dochodzić do tych celów, bo tutaj strategia Putina dochodzenia do swoich tych celów strategicznych ewoluuje. Te metody, które stosuje, może są takie same, ale różnią się w pewnych szczegółach. Co się zmieniło wobec tego? Przede wszystkim Putin będzie szukał, mi się wydaje, szybkich rozwiązań tego konfliktu, chociaż początkowe działania spowodowały to, że nie mógł szybko rozstrzygnąć na swoją korzyść napaści na Ukrainę, musiał co najmniej rok przygotować rosyjską gospodarkę, żeby pracowała w trybie wojennym. Natomiast wszystkie te elementy gospodarcze, tak naprawdę teraz najwięcej analityków, którzy wiedzą, jak ta wojna będzie przebiegać, to są analitycy, którzy zajmują się gospodarką. Tacy militaryści, w cudzysłowie, jak ja, który zajmuje się w zasadzie liczeniem czołgów, no mają troszeczkę mniej już do powiedzenia, bo ten front nie jest tak decydujący w kwestiach osiągania sukcesów politycznych. Oczywiście on jest ważny, bo to generuje straty, generuje tą dynamikę całą, w tym całym procesie, natomiast nie decyduje o sukcesie jednej czy drugiej strony. Ukraina próbowała swoją ofensywą, Rosjanie też wielokrotnie swoją ofensywą próbowali. Teraz oczekuje się pewnych rozwiązań, które będą na wiosnę tego roku. No ale tak naprawdę, jak większość Rosjanów, z których czytam, mówi, że Ukrainę nie wygrywa się w Ukrainie, tylko Ukrainę wygrywa się na Zachodzie albo w jakichś innych, w innej rozgrywce. I tutaj co to znaczy, że nie wygrywa się na Ukrainie? To znaczy, że w tej chwili. To znaczy, że z militarnego punktu widzenia uzyskanie przewagi militarnej takiej, która by doprowadziła do załamania się państwa ukraińskiego i osiągnięcia tych celów strategicznych, o których się nie zmieniły, bo Putina trzeba czytać dosłownie, jeżeli on tam nie ma nic między wierszami, jeżeli on wskazuje takie cele, to takie cele pozostały. Oczywiście w kwestiach tych dochodzenia do tego, to jak mówiłem tutaj, to ewaluuje w rosyjskim działaniu. I tutaj wracając do tej Ukrainy, no w rozstrzygnięciach militarnych jedna i druga strona nie osiągnie tutaj przewagi. Mimo takiej siłowej przewagi jednak Rosjan, jakby nam się wydawało, tak naprawdę to Rosjanom też bardzo drogo kosztuje. Straty, które są ponoszone z takich obliczeń, oczywiście tu się posiłkuje nie własnymi pracami, ale pracami ludzi, którzy badają sprawy te gospodarcze właśnie, te wydolnościowe danego państwa, wskazuje, że no ten przemysł, szczególnie ten techniczny, jest na wykończeniu. Oczywiście ludzki jest, bo mają jeszcze ludzi, żeby prowadzić tego typu działania, ale to są działania polegające bardziej na zużywaniu ukraińskich zasobów, ukraińskich niewielkich zasobów w stosunku do rosyjskich, niż jakiś przełom w działaniach taktycznych pozwalający dojść na przykład armii rosyjskiej do Dniepru.
Nic na to nie wskazuje. Armia rosyjska raczej szuka takich mikrobitew, które będzie mogła rozgrywać z armią ukraińską i tam szuka możliwości zadawania jej jak największych strat. No ale ten bilans, jeżeli chodzi o sprzęt szczególnie, jest na niekorzyść strony rosyjskiej. Znowu się powołuję na kolegów analityków gospodarczych, wskazują pewne problemy związane ze sprzętem w nadchodzącym czasie. Natomiast jest drugi obszar, który jest bardzo krytyczny dla Rosji, a przede wszystkim kwestie paliwowe. I to uderzenie w rafinerię, to nie tylko tak naprawdę chodzi o to, że paliwa nie będzie na rynku, bo to Rosja może w jakiś sposób sobie zniwelować jakimiś zakupami z innych obszarów. Ale to spowoduje to, że cały proces pozyskiwania funduszy na wojnę dla Rosji będzie bardzo utrudniony, bo będzie musiała wysyłać surowiec do państwa, które będzie musiało to przerobić na paliwo, które będzie znowu musiała odkupywać. I to będzie generowało dodatkowe koszty, tak ogólnie rzecz biorąc. Nie jest to korzystne dla Rosji z dwóch względów. Z pierwszego względu to jest to, że będzie brakowało paliwa, szczególnie paliwa w okresie wiosennym, kiedy jest potrzebne są do prac polowych, a Rosja też ma potencjał gospodarczy związany z produkcją żywności i tam idzie dużo środków paliwowych i oczywiście ma prowadzenie jeszcze wojny. Oczywiście jest tak, że wojsko zawsze w ostatniej kolejności zabraknie wojsku paliwa, bo wcześniej zabraknie cywilom niż wojsku, bo to w ten sposób jest gradacja. Natomiast to może uruchomić bardzo dużo negatywnych rzeczy dla Rosji i ten rozstrzygnięcie jakieś szybkie dla Rosji by się przydało. Pytanie jakie? Czy ty potwierdzasz to, że Ukraińcy zniszczyli, nie wiem, co najmniej 1/3 rosyjskich rafinerii? Zniszczyli, uszkodzili trwale, no to dookoło, między, tam różne są analizy, między 25 a nawet 45% mocy przerobowej. Mhm. Dlatego no, i te najważniejsze rafinerie były uderzane. Z rafinerami jest to problem, ponieważ to nie jest tak, że to można szybko naprawić. Tym bardziej technologia, która była wykorzystywana w budowie tych rafinerii, bardzo często jest zachodnia. I też niektórzy mówią, że można wziąć z Chin. No tak, ale z Chin to trzeba będzie postawić na nowo cały cykl produkcyjny i to też nie trwa kilka tygodni, tylko taką rafinerię buduje się czasami kilka lat w zależności od procesu technologicznego. Więc tutaj te uderzenia były bardzo bolesne, a tym bardziej zadane bardzo prostymi środkami i to jest sukces Ukraińców. Ale, bo z tego co ty mówisz, to wynika, że Rosjanie mają poważne problemy, a tymczasem w ostatnich dniach, tygodniach pojawiło się bardzo wiele opinii, analiz bardzo poważnych osób, sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, Lloyda Austina, który mówi, że za chwilę może dojść do przełamania frontu, że Ukraińcy, że Rosjanie mogą podejść naprawdę daleko. Takich opinii pojawiło się w ostatnim czasie bardzo wiele. Twój punkt widzenia jest inny? Ty uważasz, że to nie wygląda tak dramatycznie źle? To wiesz, tu też trzeba pamiętać, że mówimy o politykach, którzy też dają jakiś przekaz do swoich społeczeństw, czy do innych polityków, żeby osiągnąć sukces. No, wsparcie dla Ukrainy jest potrzebne i mobilizacja jest potrzebna. Pamiętajmy, że jeszcze na początku roku była duża zadyszka dotycząca wspierania Ukrainy i u nas i w całej Europie. Teraz znowu rozmawiamy o tej Ukrainie. Zostało to wszystko podbite właśnie takimi wypowiedziami polityków i to też trzeba pamiętać, że to też pewien rodzaj prowadzenia wojny, żeby zmobilizować społeczeństwa i nas, nie tylko tych, którzy się tym zajmują, ale tym, żeby wspierać tę Ukrainę. I ta szarża informacji o najważniejszych osób, o zagrożeniu ze strony Rosji oczywiście jest prawdą, ale też ma posłużyć do pewnego rodzaju wzburzenia i pobudzenia społeczeństwa do wspierania albo poparcia wyrzeczeń związanych z wspieraniem Ukrainy. Czyli twoim zdaniem nie jest ta sytuacja, nie wygląda tak bardzo źle? No nie wygląda tak bardzo źle, ale to też nie jest sytuacja, wiesz, taka chóra optymistyczna. No to teraz się tutaj ważą pewne losy
I też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że Ukraińcy porzucą broń i uciekną z okopów, tylko tam naprawdę jest twarda walka. Ukraińcy nie odstępują, Rosjanie też nie ustępują, generowane są straty, trzeba coś uzupełniać te straty broniącej się Ukrainie. Rosja uzupełnia te straty własnymi środkami, Ukraińcy nie mają takiej możliwości, ze względu na to, że te długotrwałe bombardowania Ukrainy strasznie zdewaluowały możliwości odtwarzania przez państwo tych swoich zdolności. Bez nas, bez Europy, bez osób zaangażowanych, bez zaangażowanego społeczeństwa europejskiego, amerykańskiego, no to nie będziemy mogli pomóc Ukrainie, tak? To jasne, ale to ciekawe, bo to zbieg okoliczności. Ja dzisiaj rozmawiałem przez WhatsApp czy przez Signal jednym z żołnierzy walczących tam na froncie, moim znajomym, i pytam go po tych wszystkich doniesieniach, czy jest źle, czy bardzo źle. A on mówi, nie, jest normalnie, walczymy, nie? Ale te wszystkie doniesienia są bardzo dramatyczne. On mówi, nie, to jest wojna informacyjna, tak? Nie jest wcale tak, jest ciężko, bo cały czas jest ciężko, tak? I to jest bardzo dramatyczne, ale on był tak, znaczy nie mogę powiedzieć, że był optymistyczny, tak? Ale myślałem, dobra, to jest ogląd jednego człowieka, który widzi kawałek tylko terenu, czy kawałek rzeczywistości, ale ty podobnie się wypowiadasz. No ja patrzę troszeczkę to z góry, wiesz, ja systemowo patrzę na te działania. Oczywiście też trzeba pamiętać, ma się czasami ten system patrzenia na sprawę od dziurkę od klucza i ty nie widzisz tego całego pokoju, więc najlepiej czasami wejść do tego pokoju, posiedzieć trochę, zastanowić się, jak on wygląda, te wszystkie ściany, jakie ma dookoła, i tak samo robię z Rosją. Oczywiście trudno mi ocenić, jaka będzie przyszłość, bo to też nie jestem jakimś osobą, która od oceniania przyszłości jest, ale od możliwości, jakie mogą nastąpić, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji. Jeśli chodzi o to, czy to jest taka sytuacja bardzo tragiczna, uważam, że nie. Ona jest ciężka, rozwojowa, ze wskazaniem na Rosjan, ale Rosjanie też mają powoli, zaczynają mieć zadyszkę. Zwróć uwagę, ten uderzenie niewielkich grup szturmowych na Białgorod, czyli tutaj na część zachodnią Rosji od strony granicy z Ukrainą, spowodowało wielkie zamieszanie. Akurat było uderzenie w trakcie wyborów prezydenckich i dalej te walki trwają. Ja zakładam, że one będą trochę krótsze, takie jak kiedyś były rajdy krótkotrwałe, ale to już są te rajdy bardzo, bardzo długotrwałe i bardzo mocno dają się we znaki rosyjskiej armii. Druga sprawa, kwestia FSB i trochę takiej zadyszki, jeżeli chodzi o działanie służb rosyjskich, które się dały zaskoczyć tymi działaniami ukraińskimi, bo tak naprawdę te drony nie były wystrzeliwane tylko z Ukrainy, tylko też były naprowadzane z części Rosji, czyli Ukraińcy mają rozbudowaną siatkę operacyjną, która potrafi przeprowadzać bardzo skomplikowane operacje na całym w zasadzie terytorium rosyjskim. W zasadzie tam, gdzie tylko te drony mogły dolecieć, to one doleciały i zrobiły swoją robotę. Więc to też świadczy o tym, że mocno Ukraińcy też wiedzą, że tak naprawdę Ukrainę mogą, wygrają w Ukrainie, tylko wygrają ją w Rosji. Trzeba uderzać w Rosję. Wracając do początku rozmowy. Jeśli jest tak, że Putin zdaje sobie sprawę, czy ma poważne obawy, tak, że nie dotrze do Kijowa, nie osiągnie tych celów, wbrew rozmaitym kampaniom informacyjnym, że próbuje swoje cele osiągnąć innymi metodami, to opowiedz, co to znaczy, jakimi metodami chce osiągnąć te cele. Powiedziałeś, że nie wygra tej wojny na Ukrainie, chce ją wygrać na Zachodzie. Co to znaczy? No, trudno mi tu przewidzieć wszystkie elementy, ale możemy się... Chodzi o przewidywanie, tylko taką analizę jego jakby dzisiejszych planów, tak? Na podstawie tego, co ty czytasz i co ty analizujesz. Rosjanie przede wszystkim, jeśli zamierzają przeprowadzić jakąś operację, muszą przygotować środowisko walki, czyli zrobić jakąś erozję możliwości obronnych danego państwa lub grupy państw. Więc tu wszystkie działania związane na polaryzację stosunków i między państwami i wewnątrz państw, to wszystko w to Rosja wchodzi każdymi możliwościami.
to, co się dzieje przeciw z rynkiem żywnościowym, to przez zalewanie rynku żywnościowego przez zboże w cenach dumpingowych po to, żeby zwiększyć presję na Europę, jeżeli chodzi o kwestie związane z rolnictwem, co teraz jest najlepszy przykład tego wszystkiego. Kwestie związane z wspieraniem przychylnych rządów, Orban, tutaj mamy na myśli Słowację, ale też i Włochy, też częściowo Francję, bo to, że Francja w tej chwili tak mocno uderza w stosunku Rosji, to tylko jest wynikiem działań rosyjskich służb i znalezienia przez Francję źródła tych wszystkich problemów i niepokojów, jakie Francja cierpiała przez ostatnie lata. Może Rosja nie była jakby twórcą tego, ale bardzo często dolewała oliwy do ognia, więc oddziaływała w ten sposób na społeczeństwo francuskie. Tutaj Francja sobie zdała sprawę, że ma do czynienia z przeciwnikiem, który ją wypiera w zasadzie z Afryki, poprzez też właśnie tą żywność, którą Rosja sprzedaje po niskich cenach i zdobywa w ten sposób punkty tam, gdzie Francja w tej chwili musi bardzo mocno konkurować o kwestie tutaj afrykańskie. Więc tutaj tych działań rosyjskich pól, na których może Rosja oddziaływać po to tylko, żeby zacząć być partnerem do rozmów i umawiać się z takim państwem na własnych zasadach, jest bardzo dużo. Na razie te kwestie północnej Europy są przyciszone przez Rosję. Tutaj się obawiam, bo to jest trochę za cicho, nic się nie dzieje za bardzo tutaj w Estonii, w Finlandii, Szwecji. U nas też za bardzo też się nie dzieje takich Ale sposób. Co masz na myśli, mówiąc, że nic się nie dzieje? W sensie nie ma takiej mocnej presji służb, znaczy nie słychać w takim przekazie medialnym jakichś działań, poza jakimiś tam działaniami związanymi z rolnikami, ale to jest jakby w całej Europie, ale takie stricto uderzenie informacyjne w nas, żeby nas jakoś poróżnić, czy pomiędzy państwami, czy na przykład w Szwecji kwestie związane z migrantami, którzy się tam znajdują i problemami z przestępczością, bo to też Rosja wykorzystuje grupy przestępcze do tego typu działania, czy Finlandia, nacisk migracyjny, czy też nasza granica, która już była wielokrotnie testowana, no trochę tych migrantów coraz więcej się pojawia na granicy według raportów z naszej Straży Granicznej, ale to nie są jeszcze te ilości, które by wskazywały, że jesteśmy jakby na pierwszym ogniu. Tam Francja, Hiszpania, pewnie Włochy, Afryka, tam gdzieś uderza głęboko rosyjskie działania operacyjne, jeżeli chodzi o działania jakieś wywiadowcze, specjalne. Natomiast tutaj naszej Europy jest za cicho. Albo nic się nie dzieje, albo po prostu jest na coś oczekiwanie. To też jest takie trochę przeze mnie niepokojące, ale proszę pamiętać, że ja obserwuję tylko i wyłącznie źródła otwarte. Pewnie jeżeli chodzi o działanie naszych służb, czy służb tutaj państw bałtyckich, no tego na pewno się dużo dzieje, ale tego na razie nie widać w takim medialnym albo odczuciu społecznym, albo takim analitycznym, w którym ja pracuję. Kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, mówiłeś o tym, że celem Putina jest tak naprawdę doprowadzenie do tego, żeby znowu był partnerem świata zachodniego, żeby go zapraszano, znaczy żeby mógł uczestniczyć w rozmowach, tak, żeby mógł wpływać, no bo militarnie nie idzie mu tak, jakby chciał. No ale wydaje się, że pod tym względem to dzisiaj ten cel jest dużo bardziej odległy, ponieważ stanowiska państw polityczne w każdym razie się zaostrzają. No, trudno sobie dzisiaj wyobrazić chętnych do rozmów z Putinem na rozmaite tematy w świecie zachodnim. Tutaj się posłuszę analogią kolarstwa, więc nie zawsze ten, kto jedzie na początku peletonu, wygrywa cały wyścig, więc też w tej konfrontacji to jest raczej długa konfrontacja i trzeba też o tym pamiętać. Putin też ma, to pamiętajmy, że ta wojna to jest też troszeczkę charakterologiczna przywódcy, bo Putin chce
Putina określono mianem zbrodniarza wojennego i jeszcze zanim wysłano list Gończy. No to jest, Putin to przyjął osobiście. On chce doprowadzić do tego, żeby ci, co nazwali go zbrodniarzem wojennym, usiedli z nim przy jednym stole. I on będzie wszystko robił, tak wiesz, z typowo takiego swojego z charakteru, będzie wszystko robił, żeby do tego doprowadzić. Oczywiście to nie jest jedyny powód jego działania, ale to jest jeden z takich bardzo, wiesz, jego ambicjonalnych, znając jego charakter, bo akurat rozmawiałem z wieloma osobami, które akurat dosyć dobrze znają to otoczenie Putina i samego Putina. Więc to wiem, że on na pewno do tego dąży. To będzie taka jakby wisienka na torcie, ale tak naprawdę te cele polityczne, które są przez Putina wskazane, są bardzo, bardzo jasne. On chce uczestniczyć w projekcie rozwoju ogólnoświatowego na równych zasadach i być beneficjentem tego, a nie tylko osobą, podmiotem. Uciekający świat w nowe technologie, w era informacyjna. Odchodzenie też od karbonu jako głównego źródła energii w przyszłości spowoduje, że Rosja straci na znaczeniu w dłuższej perspektywie, a też stracą na znaczeniu te wszystkie kokieterie, które na tym robił pieniądze w Rosji. Putin sobie zdaje sprawę, że jeżeli nie znajdzie nowego źródła dochodu dla swoich popleczników, no to w dłuższej perspektywie Rosja nie będzie miała racji bytu. To też kwestie cywilizacyjne, a jedynym eksportem, jaki w tej chwili Rosja może eksportować, to jest właśnie zaburzanie bezpieczeństwa. I Ukraina jest takim przykładem dla reszty świata, że jeśli z nami nie będziecie gadać, zrobimy wam drugą, trzecią Ukrainę. Dlatego tak naprawdę wojna w Ukrainie w tej chwili to jest tylko i wyłącznie taka legenda dla Putina, która będzie mogła straszyć tą projekcją siły, będzie straszyć swoich konkurentów. Tak to widzę. Ale czy ty uważasz, że te cele są dzisiaj ciut bardziej realne do osiągnięcia niż, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu? Wiesz co, to wszystko zależy od układu politycznego w świecie. Mi się wydaje, że takim punktem ciężkości będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, co Putin zaplanował na te wybory. Czy jakaś nowa ofensywa, czy jakieś zależenie, czy jakieś może prowokacja w stosunku do państw NATO. Dlatego nasi przywódcy są tacy elektryczni pod tym względem i mówią o takim realnym zagrożeniu ze strony rosyjskiej. Z drugiej strony po to, żeby przygotować społeczeństwa, nas, na tego typu agresję. Z tym, że ja wychodzę z takiego założenia, żeby nie straszyć, bo to jest jakby kontrproduktywne, bo to jest jak granie pod te echo, co Putin i jego służby realizują, ale mówić o tym, czyli edukować, rozmawiać o tym w sposób, który nie powoduje lęku, nie powoduje jakiegoś takiego strachu, a powoduje jakby zrozumienie całego zjawiska. Ale w jaki sposób takie ataki mogą następować? Jak one mogą wyglądać? To może być jakiś atak ekologiczny, to może być atak na urządzenia przesyłowe, energetyczne lub informacyjne, mówię o kablach. Zresztą było niedawno tego typu operacja realizowana wokół Afryki. Może to był jakby pierwszy element, żeby sprawdzić, jak sobie świat radzi z tego typu problemem. To może być też jakaś ograniczona interwencja zbrojna, a jeżeli będzie front na tyle stabilny, żeby Rosja mogła przekierować większość swoich zasobów, ale ten akurat scenariusz traktuję jako bardzo mało realistyczny, ale nie niemożliwy do wykonania przez Rosję. Mówisz o tym, że jakby studiujesz, że źródła otwarte, głównie rosyjskie, siedzisz w tym. Czy to, o czym mówisz teraz, że Putin twoim zdaniem ma świadomość, że trudno będzie wygrać militarnie Ukrainę. To znaczy, że niemożliwe. Trudno, ale nie znaczy, że niemożliwe. Tak, ale czy ta świadomość, czy to wnioskujesz na podstawie sytuacji, analizując tylko sytuację na froncie i zasoby, czy również te dyskusje, głosy, to co wyczytujesz, to twoim zdaniem tam taka świadomość zaczyna do nich dochodzić, taka refleksja? No tych analityków, których znam od paru lat i ich czytam, czyli to nie jest jakoś dla mnie odkrycie, coś przeczytałem nagle i nagle okazuje się, że gość w taki sposób czy inny pisze. Pracuję na takich źródłach otwartych już dobrych kilka lat i wiem, który analityk jakim
w jaki deseń uderza, jaki ma sposób pojmowania tego świata, jak widzi Zachód, jak widzi swoją Rosję, ale też krosuje to z informacjami z innymi, od innych analityków, a także rozmawiając z Rosjanami, którzy znają to, wiesz, tą rosyjską duszę od podstaw. Sam staram się ją poznać, robię to już od ponad dekady, więc mam jakieś tam intuicje, ale to też zawsze tą informację, którą pozyskuję, trzeba krosować z innymi opiniami po to, żeby mieć jakiś większy ogląd. I na podstawie tego, co tu mówię, mam takie poczucie, ale to jest moje zdanie, biorąc pod uwagę i wyłącznie moją intuicję i moje doświadczenie w tej materii. Ale masz taką, uważasz, że takie opinie w otoczeniu Putina, czy jakby wśród elit tych decydujących w Rosji? Coraz częściej to się pojawia dosłownie, a nie między zdaniami, bo kiedyś tak można było wyczuć, ale teraz niektóre teksty są w zasadzie dosłowne, ale to nie jest jeszcze taki mainstream, który by się przebijał przez propagandę rosyjską dla swojego ludu i też takim atakiem informacyjnym w stosunku do nas. Ale czy zgadzasz się też z tym, na przykład z taką opinią, którą wygłosił tu w Układzie Otwartym szef Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Koneczuk parę dni temu, który powiedział, że po tych wyborach i wobec tego wszystkiego, co się dzieje, Rosja jeszcze będzie jeszcze bardziej agresywna. To nie znaczy skuteczna, ale że będzie agresywna. I te działania, o których ty mówisz, wobec Zachodu również, nie tylko wobec Ukrainy, mogą być coraz bardziej agresywne. No ja się tu zgodzę z twoim szanownym przedrozmówcą, bo też uważam, że Rosji nic im nie pozostało innego. Co im pozostało innego z prowadzenia polityki zagranicznej? Nie mają żadnych kontaktów, są ułożeni sankcjami, z Putinem nikt nie chce rozmawiać, bo jest zbrodniarzem. Jedynym elementem prowadzenia polityki przez Rosję jest agresywność, a Rosja będzie zmuszona do coraz bardziej agresywnych działań ze względu na to, że czas jej się troszeczkę też kończy. Oczywiście odporność na sankcje jest legendarna i tutaj Rosja się chwali, że te sankcje nic nie robią, ale to jest tak zwana do połowy pełna szklanka. No, są problemy, które będą się odbijały na Rosji dekady związane z pewnymi tutaj działaniami, które ją dotykają w ramach tych sankcji. Więc tak, no, uważam, że tą polityka agresywności Rosji będzie narastała. Pytanie, czy my będziemy na tyle silni, żeby odbierać tą agresję jako zagrożenie, czy po prostu popatrzymy na, w cudzysłowie, szczekającego psa, no, z autobusu, no bo to może być tego też typu, jeżeli nam my jako społeczeństwo, Europa, państwo też, mówię polskie, przygotujemy się na, będziemy odporni na tego typu oddziaływania agresywne, no to Rosja nie osiągnie żadnych celów. Podsumowując, jeśli dobrze rozumiem, to uważasz, że tak, cele się jakby strategiczne się nie zmieniły, ale Putin rozumie, że bardzo trudno będzie mu wygrać wojnę militarną na terenie Ukrainy. W związku z tym będzie w różny sposób, niekoniecznie wprost kinetycznie, ale w różny sposób będzie atakował Zachód po to, żeby przekonać ich, zmusić ich do rozmów. Czy taki jest sens tego, jeszcze co ty mówisz? Tutaj dodam, jeżeli Putin będzie widział chociaż cień szansy, że może coś kinetycznie uzyskać, to na pewno to uzyska, na pewno to zrobi, bo Putin potrafi, czy tam Rosja potrafi iść na wabank, on nie boi się ryzyka, no uderzenie na Ukrainę było bardzo ryzykowne, biorąc pod uwagę, co się chciało osiągnąć, jakie zasoby się przygotowało w tym pierwszym etapie, a jednak to podjęli taką decyzję. Tutaj jeszcze, Igorze, jest jeden taki czynnik, który nie powiedziałam, kwestia interpretacji, czy Rosja dobrze interpretuje naszą siłę i czy dobrze zdaje sobie ze swojej siły albo ze swojej niemocy, bo jeżeli ona źle zinterpretuje i uzna to za słabość, to mimo że my jesteśmy silni, nas zaatakuje i też doprowadzi do krzywdy jednych i drugich. Więc też bardzo ważne jest przekazywanie Rosji jasnych sygnałów, co i jak zrobimy, żeby nie miała problemów z interpretacji, na co się porywa. I to jest też bardzo ważne, właśnie ta umiejętność interpretacji. Musimy wrócić do tych zimnowojennych trochę szkoły pokazywania drugiemu przeciwnikowi, co możemy. Tam właśnie wszystko... Rozumiem, że masz na myśli to, co nazywa się strategiczną komunikacją, tak? Czyli wykonywanie bardzo mocnych gestów.
Dokładnie, bo jeżeli jedna i druga strona jeśli jedna strona prowadzi w sposób agresywny politykę, no to muszą być jednoznaczne. Tam nie może być niedopowiedzeń, jak zareagujemy na pewne rzeczy. I to też jest bardzo ważne, czyli ta interpretacja jest bardzo ważnym czynnikiem też na przyszłość. Maciej Korowaj, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, to wszystko. W tym odcinku na pewno będziemy do tych tematów wracać. Pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie, wspierajcie Układ Otwarty na Patronite. Do zobaczenia, do usłyszenia.